Wyglądam już pięknie? Legitnie. Hej, nie zliczę, ile razy w ciągu ostatnich 12 lat prowadzenia kanału dostałam wiadomość typu: mam kartę podarunkową do Sephory czy Douglasa czy innej perfumerii i nie wiem, na co ją przeznaczyć. Poleć coś fajnego i drogiego. No właśnie, dzisiaj zajmiemy się tematem kosmetyków drogich, wartych swojej ceny, o wyjątkowych i niepodrabialnych efektach. Jeżeli taka tematyka Was interesuje, zapraszam do oglądania dalej. Taniuszki to jest stan umysłu, mojego umysłu. I wielokrotnie już to na tym kanale powtarzałam. I co prawda uwielbiam tańsze kosmetyki drogeryjne i też lubię aktywnie szukać cały czas tych tańszych zamienników drogich kosmetyków, ale jednak czasami zdarzają się takie kosmetyki wysokopółkowe, które albo nie mają żadnych równych sobie kosmetyków na żadnej półce cenowej, albo po prostu nawet jeżeli są inne zamienniki, to warto jednak jest mieć ten oryginał. Wiem, że gdybym miała się umalować na ślub, na wesele, to one będą idealną opcją, dlatego że zapewnią mi cudowny wygląd i też trwałość. Wszystko idzie w parze. Dzisiejszy makijaż powstanie właśnie w trakcie pokazywania Wam tych wszystkich cudów i oczywiście niektóre pewnie jesteście w stanie zidentyfikować na twarzy. Dzisiejszy filmik jest dla wszystkich. Czy jesteście wizerzystkami? Czy malujecie tylko siebie? Czy planujecie swój własny makijaż ślubny? Czy macie kartę podarunkową do wykorzystania? Czy szukacie prezentu dla kogoś innego? Czy dla siebie? Albo jeszcze jakiś inny scenariusz? To dzisiejszy filmik będzie odpowiedzią na Wasze pytania, dlatego że te kosmetyki są warte swojej ceny nie tylko ze względu na jakość, ale ogólnie ze względu na wszystkie cechy, które ze sobą niosą. Bo makijaż wykonany tymi kosmetykami nie tylko będzie robił efekt wow i będzie wyglądał drogo, ale też będzie trwały, będzie się fotografował cudownie. No i też każdy z tych kosmetyków wygląda pięknie sam w sobie, więc jest też taką ładną ozdobą toaletki. Także naprawdę, dzisiejsze kosmetyki są wyjątkowe. Mam nadzieję, że Was zainteresowałam. Zapraszam Was już na 10 wysokopółkowych kosmetyków, które według mnie są warte swojej ceny. Zaczynamy oczywiście od podkładu, a właściwie podkładów, bo chciałabym Wam polecić dwa kosmetyki tego typu. Po pierwsze, to jest ostatnio często pojawiający się na kanale podkład z Estée Lauder, to jest ten futurysta. I ja przeważnie patrzę po tym, co, z jaką miłością do tego podchodzę, po ilości odcieni, które u siebie posiadam. No bo jak dobrze wiecie, u mnie odcień skóry się zmienia często w ciągu tygodnia kilkukrotnie, czy zależy, czy nałożę samopalec, czy go zmyję. Także muszę być przygotowana na wszystkie możliwości. Ten podkład, słuchajcie, to jest w ogóle taki ewenement. On teoretycznie nie powinien być do suchej skóry, ponieważ z opisu wygląda tak, że jest to podkład wodoodporny i zastygający, długotrwały, o dość mocnym kryciu, powiedziałabym, że między średnim a pełnym. No i takie przeważnie podkłady na suchej skórze źle wyglądają i źle się czują. Nie w tym przypadku. To jest podkład, który jest plastyczny, który wygładza skórę, który niesamowicie długo się utrzymuje, a zarazem jest niewyczuwalny na skórze. To jest naprawdę absolutny ewenement i nie można z nim właściwie przesadzić, bo zależnie od tego, czy chcecie nałożyć cienką warstwę, żeby mieć takie, wiecie, średnie krycie, czy grubszą, żeby mieć pełne, to on w dalszym ciągu jest wdzięczny, plastyczny i delikatny dla skóry. I ma to jak najbardziej sens, bo według producenta jest to podkład nawilżający. I o ile nie zostawiam nawilżenia podkładowi, korektorowi i pudrowi, to jednak dobrze, kiedy te kosmetyki zarazem przedłużają trwałość makijażu, ale też nie wysuszają skóry. I ja w ten sposób zawsze interpretuję tę nazwę nawilżający, korektor, podkład czy coś w tym stylu. Także jest rzeczywiście niesamowity i wyjątkowy. Ma też SPF 45, to jest też taki miły dodatek. No wszystko mi w nim pasuje. Wykończenie, trwałość, zachowanie się na skórze, odcienie, jak i forma podania, czyli wygodna tubka. Kolejny podkład, który też chciałabym Wam polecić, też występuje u mnie w kilku odcieniach. I mam jeszcze takie miniaturki fabryczne, wiecie, od Tarte. To jest podkład Face Tape, który jest bratem korektora Shape Tape. Także jak już możemy sądzić po tym zdaniu, jest to podkład o pełnym kryciu. To jest jeden z nielicznych podkładów, który rozumie zdanie pełne krycie. On jest dosłownie jak pasta. Jego konsystencja jest bardzo gęsta, ale zarazem też kremowa i przyjemna dla skóry. W przypadku Face Tape ja nie spotkałam się z tym, że to jest podkład zastygający. On u mnie nie zastyga, ale to kompletnie nie przeszkadza w tym, żeby utrzymywał się na twarzy przez cały dzień. I też u mnie on po, ja wiem, 4 godzinach zaczyna wyglądać tak świeżo i świetliście,
Chociaż teoretycznie jest to podkład długotrwały. I ogólnie spotkałam się z różnymi opiniami. Ja bym powiedziała, że oba podkłady są dla cery normalnej, suchej, ewentualnie mieszanej, ale mam też wśród koleżanek posiadaczki cery tłuste, które zarówno chwalą jeden, jak i drugi. Także to są naprawdę chyba tego typu podkłady, które po prostu mają świetnie dopracowane formuły i wyglądają świetnie na skórze, niezależnie od jej typu. Dobrze jest sobie wziąć próbkę, czy jednego, czy drugiego podkładu. One są dostępne stacjonarnie w Sephorach i w Douglasach, także dobrze jest dobrać sobie zarówno odcień na żywo, jak i przetestować go przez 2 dni, no bo to są rzeczywiście porządne inwestycje, ale jak już przetestujecie, to z wysokim prawdopodobieństwem wrócicie po pełnowymiarowy produkt, bo to są naprawdę tego typu podkłady, w które warto zainwestować. Jeżeli szukacie czegoś luksusowego na jakieś ważne wydarzenie, żeby później do tego jeszcze wiadomo wracać, żeby się czuć rozpieszczoną, rozpieszczonym, no to te podkłady Wam to zapewnią. I dla mnie jest jeszcze jeden plus tych gam kolorystycznych. Ogólnie to jest często, jeżeli chodzi o marki wysokopółkowe, selektywne, że jest bardzo szeroka gama kolorystyczna. Także ja mogę znaleźć coś dla siebie niezależnie od tego, czy jest środek zimy, czy środek lata. Także też pod tym względem bardzo chętnie po jeden i po drugi sięgam. A ponieważ Tarte ostatnio na kanale się nie pojawiał, to może dzisiaj właśnie go nałożę. I myślę, że nałożymy sobie odcień 34S, czyli Medium Sand. Jest jeszcze jeden plus tego podkładu. On Wam wystarczy na bardzo, bardzo długo, bo taka ilość, czyli, nie wiem, to jest wielkość borówki? No spokojnie, nam wystarczy na pokrycie twarzy i szyi. Widzicie? Znaczy, oczywiście zależy od tego, na jakim kryciu Wam zależy. Ja chcę go sobie tak ścienić, bo nałożony w taki sposób najbardziej mi się na skórze podoba. Ale przecież to jest totalny Photoshop. I ja sobie najpierw rozkładam go na skórze. Też go właśnie rozpracowuję i przy okazji wyprasowuję pory. Wyglądam już pięknie. A teraz biorę gąbkę i wszystko jeszcze doklepię. Doszło mi kilka elementów w makijażu, ale brakuje mi zdecydowanie koloru. I zaraz do tego dojdziemy, ale najpierw jeszcze muszę utrwalić policzki pudrem, bo w tym momencie są jeszcze nieprzypudrowane. I przypudrujemy je sobie pudrem, który jest następną polecajką i on się zdecydowanie wpisze w sezon ślubny. Nieważne, czy jesteście gośćmi, czy panną młodą, to te pudry zdecydowanie są takim must have na tę imprezę. Chodzi o pudry z Fenty. To jest Pro Filter Instant Retouch Setting Powder. On jest dostępny w kilku odcieniach i ja tych kilka odcieni mam. Mam też miniaturkę. To jest chyba taka zasada, że jak mam miniaturkę czegoś taką oryginalną, to jest to na pewno miłość. To są pudry, które po pierwsze przepięknie się fotografują. One są Photoshopem na żywo, ale są też Photoshopem na zdjęciach. Nie robią flashbacku, więc jeżeli zależy Wam na takim właśnie utrwaleniu makijażu bez niebezpieczeństwa białego efektu na zdjęciach, to są pudry dla Was. I one również przez swoją delikatną strukturę, przez taką, one są taką chmurką po prostu, przez tę konsystencję i takie półmatowe wykończenie świetnie sprawdzają się właściwie na całej twarzy. No chyba, że nauczyłam Was mieszania 16 różnych pudrów, to wtedy pewnie na czoło go nie nałożycie, tak samo zresztą jak ja. On jest naprawdę satynowy, on nie ma w sobie drobinek, ale ta skóra nie jest taka w 100% matowa. To jest właśnie taki żywy, półmatowy efekt na skórze, który naprawdę wygląda elegancko, przepięknie i każdy następnie nałożony produkt się super blenduje. No i właśnie ten brak flashbacku jest też, myślę, że ogromnym plusem. Ja mam dwa kolory, Butter, czyli taki chyba najbardziej popularny, jasno, delikatnie żółty, jak i cashew. Cashew jest dość, no właśnie, ciemnym, ale nie żółtym. On jest bardziej czerwony, dlatego też ze względu na moją kolorystykę latem bardzo go lubię. A tutaj w tym opakowaniu, w miniaturce mam mieszankę kilku odcieni, tak żeby właśnie dopasować sobie na wyjazdy. On ma jeszcze jeden bardzo popularny odcień, to jest chyba banana. Jest taki bardzo żółty. Wiem, że są też zwolennicy żółtych pudrów, także wiedzcie, że w tej gamie kolorystycznej na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Jest nawet lekko lawendowy odcień, żeby też ożywić odcień cery. Także tymi pudrami, bo myślę, że zmieszam sobie też oba, bo jeden będzie za ciemny, drugi będzie za jasny, utrwalę sobie boki twarzy
i przejdziemy do modelowania, a tutaj przy modelowaniu to dopiero będę miała dla Was mnóstwo poleceń. Ja sobie tutaj pomieszam kolory, a ogólnie nie powinno dziwić to, że dzisiaj mówimy głównie o makijażu cery, o produktach do makijażu cery, bo to cera w głównej mierze decyduje o tym, jak ten makijaż wygląda i jak jest odbierany. Także Photoshop i bezpieczne fotografowanie się z lampą błyskową to są właśnie te pudry Fenty i nie wiem, czy to już mówiłam, ale też ładnie wyglądają na skórze pod oczami, bo one są dosłownie chmurką, taką miękką, niewysuszającą, ładnie utrwalającą chmurką. Naprawdę, jak jeszcze nie dotykaliście tych pudrów, to warto się właśnie o to postarać. No i teraz zaczynają się schody. Bo przechodzimy do modelowania twarzy i w tej kategorii mam dla Was zdecydowanie najwięcej polecajek, ale po prostu niech każdy wybierze to, co najbardziej, najlepiej do niego przemawia. Zaczniemy od rozświetlacza i nikogo nie zdziwi, że tutaj wspomnę o rozświetlaczu Rare Beauty. Ja jestem zakochana w tym odcieniu Accelerate, który chyba jest najpopularniejszym albo jednym z tych najbardziej popularnych. To jest taki szampański odcień, który zarówno sprawdzi się na cerze ciemnej, jak i jasnej. I ja wiem, on w opakowaniu nie zachwyca. Ale to jest właśnie ta sama sytuacja, co w przypadku pudrów z Fenty, czy tego podkładu, jednego czy drugiego. Trzeba go zobaczyć na żywo i go dotknąć. On jest... O, teraz jak wygładziłam jego powierzchnię palcem, w sensie, że jeszcze bardziej widać jego piękno. To jest rozświetlacz, który da Wam mokry, piękny, elegancki, nieintensywny, ale zarazem zauważalny blask. On może być stopniowany i to niezależnie od tego, czy nałożycie jego małą ilość, czy dużo, on będzie wyglądał ładnie. Podniosłam się, żeby Wam pokazać mój dekolt, bo nałożyłam sobie tutaj przed chwilą takim dużym pędzlem właśnie ten rozświetlacz. No przecież ta skóra wygląda tak zdrowo, tak elegancko i jak z Hollywood, że jak szukacie nowego rozświetlacza i jeszcze go nie macie, bo ja wiem, że dużo osób już o nim mówiło, ale no tak, zdecydowanie jest to rozświetlacz wart swojej ceny. Następne są paletki do twarzy. Jedną z nich jest taka już okazała i zdobiąca toaletkę paleta z Toma Forda. W tej paletce, ja myślałam że kiedyś, że ona jest edycją limitowaną, ale nie, od tamtej pory często ją widuję właśnie w Douglasach. Mamy bronzer i dwa rozświetlacze. Tak, tych rozświetlaczy dzisiaj będzie zdecydowanie trochę. No ale wiecie, jak się jest uzależnionym od rozświetlaczy, to nie ma się co dziwić. Ta konsystencja jest też unikatowa z tego względu, że ona jest trochę miękka. Jak kojarzycie ten rozświetlacz z Vibo, ten Bounce, to jest coś podobnego. To jest taka hybryda pomiędzy pudrową konsystencją, a taką winylową, jak cienie winylowe z Nabli. Bo to jest właśnie tak podobnie miękkie i podobnie zostawiające, o widzicie, taki blask, jak te winylowe, ale też nie jest na tyle plastyczne i na tyle ciężkie do odpowiedniego nałożenia, jak te winylowe produkty. Także tutaj zarówno to opakowanie, które... no krzyczy wysoką półką cenową, jak i formuła produktów zawartych w opakowaniu decyduje o tej wyjątkowości tego produktu. No i słuchajcie, jeżeli kupicie sobie taką paletkę lub właściwie którykolwiek kompaktowy produkt Toma Forda, to myślę, że to będzie jeden z bardziej cenionych kosmetyków w Waszej kolekcji. Nie tylko ze względu na półkę cenową, ale też na wykończenie i na tę przyjemność aplikacji, którą te produkty dają. I tak sobie myślę, że chyba dzisiaj nałożymy ten bronzer, bo ta paletka bardzo dawno się na kanale nie pojawiała, także dobrze ją przypomnieć. A jeśli chodzi o róż i rozświetlacz, który dzisiaj się znajdzie na twarzy, to te produkty będą już pochodziły z innego miejsca, bo następne polecajki to są palety Hourglass, te palety, te szóstki, które często są edycjami ilimitowanymi i powiem Wam, że no właśnie mam tutaj trzy, mam jeszcze chyba dwie inne w studio. Jak znajdziecie taką, która pasuje Wam pod względem kolorów i wykończeń też tak naprawdę. Akurat ten słonik ma bronzer, ma róże i ma zarówno rozświetlacz, jak i pudry takie... te kultowe, standardowe pudry wypiekane z Hourglassa, albo następna propozycja, róże, bronzer i pudry, które są już bardziej takimi lekko rozświetlającymi. I mam jeszcze jedną, która też wygląda kompletnie inaczej. I tak naprawdę każda z tych palet
ma zastosowanie u mnie, dlatego że ma to, czego ja szukam, czyli jest bronzer, czyli jest róż i są różnego rodzaju właśnie wykończenia pudrów rozświetlających. Czy mocniej, czy mniej, czy drobniej zmielonych, to jest takie, wiecie, zróżnicowanie, które ja sobie cenię, jak zwłaszcza zabieram taką paletkę gdzieś na wyjazd. Ale tych palet jest tyle. Są też palety z Hourglass, w której są tylko 3 produkty i one też się zmieniają. Są bronzery, są rozświetlacze, są róże. Ogólnie te palety z Hourglass i te pudry wypiekane z Hourglass to są kosmetyki, których nie można żałować zakupu. One są na tyle, tak samo jak te z Toma Forda, zdobiące toaletkę, cieszące oko, jak i cudownie funkcjonalne, które dają ten drogi efekt. Wiecie, są kosmetyki zarówno tanie, jak i drogie, które na skórze wyglądają drogo, tak zacnie, legitnie. A kiedy to wszystko jest jeszcze pięknie obudowane właśnie tym wysokopółkowym opakowaniem, to myślę, że ten komfort użycia, jak i długowieczność tych opakowań, no bo takie kosmetyki się raczej nie psują, jak wiecie, te plastikowe opakowania z drogerii. No to naprawdę mamy połączenie wielu światów. No i znowu, czy to będzie prezent, który zrobicie sobie sami sobie, czy dla kogoś, czy szykując się na ślub, chcecie mieć jeden sentymentalny produkt, to w ofercie Hourglassa, czy te palety potrójne, czy te większe, czy nawet pojedyncze pudry wypiekane, to jest coś, w co inwestowania pieniędzy nie będziecie żałować. Także moim bronzerem dzisiaj będzie ten z Toma Forda. I wiecie, ja też musiałam do pewnych rzeczy dorosnąć. Jak zaczynałam przygodę z makijażem, to na przykład te pudry z Hourglass wydawały mi się kompletnie nie robiące niczego i przereklamowane. Tak samo było zresztą z pudrem sypkim Hourglass, który w tym momencie jest jednym z moich ulubionych. No ale właśnie, to jest kwestia upodobań, to jest kwestia dojrzałości makijażowej. Myślę, że też wpływ na to ma stan czy kondycja i wiek waszej cery. Także do niektórych kosmetyków po prostu trzeba dorosnąć, ale jeżeli podzielacie moje wyczucie estetyki, jeżeli moje makijaże do Was trafiają, no to myślę, że te palety Hourglass, jak i ta z Toma Forda, raczej też przypadną Wam do gustu. Ten bronzer jest taki plastyczny, plastelinowy. Także bronzer na całą twarz jest od Tomka Forda. A, jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o te pudry z Fenty. One są też świetne do bakingu. Tylko przez to, że one mają różne odcienie, a nie tylko, wiecie, biały, to dodatkowo podkreślają kolor, na którym Wam zależy. Czyli można by sobie zrobić baking na przykład pod oczami, bez takiego ryzyka chłodnego rozjaśnienia tego obszaru. Wiecie, o co chodzi, nie? Także te pudry są naprawdę mega. A jeżeli chodzi o róż i rozświetlacz, to nałożę z którejś palety z Hourglassa. Ja ich nie lubię tylko z jednego względu. To opakowanie, to otwieranie nie jest tak intuicyjne, jakby się wydawało, bo trzeba położyć tutaj palucha i od razu w tym samym miejscu podnieść do góry, a to jest dość mocny magnes, także tylko to otwieranie mnie wkurza, ale wszystko inne jest super. Nie wiem, czy tylko ja mam jakieś takie problemy z otwieraniem opakowań, czy... No to może użyję słonika, bo to jest taka najświeższa paleta i te pudry, bronzery i róże z Hourglass, one są tak elegancko rozświetlające. I to naprawdę wygląda przepięknie, zarówno na młodej skórze, na której prawie wszystko wygląda przepięknie, jak i na dojrzałej. Bo to są produkty, które rozświetlają, ale nie podkreślają faktury i nie podkreślają zmarszczek. Także naprawdę cacuszka. Mają taki też delikatnie złoty blask. No to wygląda tak wdzięcznie. I na wierzch rozświetlacz, ale w sumie to połączę więcej kolorów. No ja Was proszę. Wiecie, czego przeciwieństwem, takim stuprocentowym przeciwieństwem są rozświetlacze czy pudry rozświetlające z Hourglass? Rozświetlacze z Jeffrey Star'a. Jak mieliście kiedykolwiek Jeffrey Star Cosmetics, taki pojedynczy rozświetlacz, to one są takie, no nie wiem, mi one się kojarzą z takimi najtańszymi, pierwszymi z 2015 roku rozświetlaczami z Makeup Revolution albo Makeup Obsession. Taka dosłownie mocno kremowa perła, która podkreślała każdą fakturę skóry. Nawet jak się miało gładką skórę, to wyglądała z tym rozświetlaczem jak z dziurami. Te rozświetlacze są kompletnym przeciwieństwem, bo są bardziej suche w konsystencji. Chociaż ja wiem, że to może zabrzmieć negatywnie, ale nie. Chodzi o to, że one są po prostu bardzo drobno zmielone. No i są też wypiekane. Przez to są takie, wiecie, to są takie wróżki
tylko w makijażowej formie. No nie wiem, czy jest typ skóry, czy wiek skóry, na której te produkty wyglądałyby źle. Kolejne polecajki dotyczą makijażu oczu. I zaczniemy może od palet. Ja wiem, że te palety mogą być dla Was zaskoczeniem, zwłaszcza jedne, bo kilka lat temu mówiłam o nich zupełnie co innego, ale to jest znowu ta kwestia tego, że trzeba do niektórych rzeczy dorosnąć. I mowa o cieniach z Nataszy Denony. Albo palety duże, ale one są nie dość drogie, one są drogie, bo albo 350 zł, albo ponad 400, zależnie od palety, od edycji i tak dalej. Tutaj mam akurat tę Bronze Palette, która jest moją miłością, która ma moje kolory. Jest absolutnie przepiękna, uwielbiam tę paletę. A drugie palety Nataszy Denony to są właśnie te miniaturki, które pozwalają Wam spróbować tego, jak się pracuje z cieniami z Nataszy, nie rozbijając banku. Znaczy umówmy się, te paletki i tak nie są jakieś super tanie, bo one kosztują około 140 zł. I czy trochę opakowanie trąci myszką? Trochę tak. Trochę jest to opakowanie w stylu Catrice, ale umówmy się, ta jakość cieni, no jest tego warta. Tutaj mam też miniaturową Bronze Palette i właśnie nie wiem, czy dzisiaj tej palety użyjemy, czy tej, bo ta różowa by nam pasowała ogólnie do stylizacji, ale myślę, że któreś miniaturki dzisiaj użyję, żeby wykonać makijaż oka. Ale właśnie, dlaczego te palety są i dlaczego te cienie są takie wyjątkowe? Dlatego, że możecie im w pełni zaufać. Tutaj osyp jest naprawdę minimalny. Ja wiem, że to też w dużej mierze zależy od pędzli, jakich używacie, czy one są z wysokiej jakości włosia, czy nie, bo te trochę tańsze, nawet z naturalnego włosia są bardzo szorstkie i jeżeli takie szorstkie włosie porysuje cień, no to wiadomo, że jakby więcej się go pokruszy, więc ten osyp będzie zmaksymalizowany. Dlatego nie mówię, że osypu nie ma w ogóle, bo to jest właśnie zależne od techniki pracy i nacisku i ogólnie od wielu czynników. Ale pod względem formuły to te maty są zarówno delikatne, jedwabiste, same blendujące się, jak i tak pięknie, mocno sprasowane, że nie kruszą się tak łatwo jak inne cienie, nawet na podobnej półce cenowej. Także naprawdę tymi małymi paletkami, tak żeby wiecie, trochę jak z nałogiem, zacząć delikatnie, a potem się rozkręcić. Chociaż może to nie jest za dobry przykład. No ale w sumie tak to wygląda, przynajmniej tak to się zaczęło u mnie, że zaczęło się od tych małych paletek, od jednej, drugiej, trzeciej, czwartej, a potem powiedziałam, no dobra, są fajne i na wyjazdach podoba mi się używanie tych małych palet, to dlaczego by nie zainwestować w końcu w tę dużą? Także, no te cienie są naprawdę takie dopracowane na 110%. No i wydaje mi się, że połączę dzisiaj do makijażu oka te dwie palety, to jest Mini Crush Palette i ona była chyba edycją na walentynki. Jeszcze była w zestawie z pędzelkiem, a to jest Mini Bronze Palette. I coś zaraz nimi tutaj wyczarujemy, ale mam jeszcze jedno cacuszko chwalone już od lat, które w dalszym ciągu nie ma swojego zamiennika. I jest to Moonstone, cień pojedynczy Moonstone z Bobbi Brown. Słuchajcie, ja słyszałam już różne teorie, ja słyszałam o różnych rzekomych zamiennikach, one są allegedly zamiennikami, one nie są takimi prawdziwymi zamiennikami, to też może zależy od tego, jak interpretujecie słowo zamiennik. Dla mnie ma to być produkt, który daje ten sam efekt na skórze i jak najbardziej przypomina ogólnie ten sam oryginalny efekt pod względem trwałości, no i wykończenia. Niektóre zamienniki są dosłownie jeden do jednego, one wyglądają identycznie i nie jesteśmy w stanie tego rozróżnić, mówię o innych produktach. Tutaj słyszałam o tym cieniu z Glam Shopu, ale to nie jest to samo. On nie wygląda tak samo i nie daje tego samego efektu przy takiej samej pracy z produktem. Także w moich oczach Moonstone w dalszym ciągu jest niezastąpiony, ale co to w ogóle jest za cień? To jest takie cacko, które na powiece daje miliony iskier. No, kiedyś uczestniczki jednego z moich pokazów były naprawdę uprzywilejowane, bo Bobbi Brown właśnie dorzucało ten cień do ich goodie bagów, także ja wiem, że wtedy dziewczyny były ultra zadowolone, ale to jest naprawdę, jeżeli chcecie kupić jeden tylko cień, chcecie mieć taką jedną iskierkę, po którą wiecie, że będziecie sięgać przez lata, i nie malujecie się może jakoś kolorami, tylko właśnie neutrale, może właśnie tylko sam bronzer na powiekę i szukacie czegoś, co da czadu, to jest właśnie ten produkt, którego szukacie. No i teraz czas na najgorszą informację dotyczącą tego cienia, czyli jego cenę. On kosztuje w tym momencie, jeszcze po inflacji, od 175 do 200 zł, zależnie gdzie go dorwiecie i kiedy.
Także przyjmijmy, że taka średnia to jest, nie wiem, 185 zł. No, ja wiem, że za tę cenę możecie kupić pełną, urozmaiconą paletę, w której macie mnóstwo kolorów, albo jeżeli chodzi o niższą półkę cenową, to kilka tych palet. Ale jeżeli szukacie właśnie jednej iskierki i wiecie, że po prostu nie malujecie się w jakiś taki rozbudowany sposób i to Wam będzie służyć na lata, obiecuję, i nie zmieni się moda, nie zmieni się upodobanie, on zawsze będzie na topie, bo tak już jest od wielu, wielu lat. To jest właśnie ta jedna kosmetyczna inwestycja, która się Wam na pewno opłaci. Bo on nie musi być, wiecie, tak super metaliczny. Nie. On może być po prostu miliardem iskierek na powiece, które zarazem wyglądają super drogo, nieprzytłaczająco, nie wyglądają jak brokat na powiece. Nie potrzeba jakiejś specjalnej bazy, żeby go nałożyć, bo możecie go nałożyć tylko na powiekę albo na korektor, obojętnie. To jest naprawdę złoty kosmetyk, zarówno pod względem ceny, opakowania, jak i obsługi. Nałożyłam sobie korektor na powieki, ale dzisiaj nie będziemy robić obsypki, bo właśnie te cienie z Nataszki nie wymagają obsypki. No i też przez to, że właśnie wiem, ufam tym cieniom na tyle, że wiem, że one nie wymagają obsypki, to lubię zabierać je w podróż. No bo jak już na wyjeździe zrobię coś innego na oku niż bronzer i rozświetlacz, no to już nie mam ochoty na obsypkę, na wiecie, całe to zamieszanie. Po prostu chcę coś mocniejszego, na przykład na zewnętrzny kącik. To właśnie, znowu powtarzając milionowy raz, te cienie mogą to zrobić bez obsypki. Też mi się wydaje, że ja z kosmetykami Nataszy Denone zatoczyłam takie pełne koło, bo kiedyś nie byłam do końca do nich przekonana. No zresztą nawet robiłam cały film o tych kosmetykach. Większość rzeczy kupiłam. Palety wtedy, pamiętam, pożyczyłam od Klaudii Owczarek, bo ona miała ich bardzo dużo. I o ile ten test wyszedł pozytywnie i wiecie, tam chyba nie było żadnej wpadki, że nie wiem, coś się nie popisało pod względem pracy z tym produktem czy trwałości, to jakoś no nie potrafiłam tego wyjaśnić, nie byłam do nich przekonana. Ale po prostu z wiekiem, i to ja nigdy nie współpracowałam z tą firmą, bo zaraz się pojawią komentarze, że zapłacili mi. Nigdy z nimi nie współpracowałam, nawet nigdy nie dostałam paczki PR-owej od nich. Po prostu no dojrzałam do tych kosmetyków. Ale jak to się mówi, tylko krowa nie zmienia zdania. Ciekawa jestem, czy Wy macie taką markę albo marki, co do których najpierw nie byliście przekonani, albo byliście wręcz negatywnie nastawieni, a potem spróbowaliście jednej rzeczy, później drugiej, trzeciej. I jakoś tak nagle zrobiła się duża kolekcja tych kosmetyków. Nie chcę tutaj przegiąć z ciemnością tego makijażu, no bo jeszcze muszę znaleźć miejsce na Moonstone. Także może teraz ten cień. One dosłownie się tak po prostu przyklejają. Leżą jak ta lala. No i też łączenie się tych kolorów to jest miodzio. Ogólnie miałam trochę inny plan na ten makijaż, bo chciałam Moonstone nałożyć na wewnętrzny kącik na dole, ale chyba lepiej pokażę Wam moc tego cienia, jak nałożę go teraz właśnie na wewnętrzny kącik i go tak przeciągnę na ruchomą powiekę. Im większy obszar, tym zrobi większe wrażenie. Także nałożę go częściowo na korektor, a częściowo na matowy cień. I z tym cieniem to tak naprawdę nieważne, czy jesteście amatorami i tylko kochacie makijaż, albo jesteście wizerzystami, albo nie wiem, robicie kursy, cokolwiek. Każda osoba będzie zadowolona z Moonstone, a zwłaszcza jeszcze jeżeli jesteście wizerzystkami, to ten cień sprawi, że za każdym razem jak klientka wyjdzie z makijażu, to będzie pytała, co to tak błyszczało, bo muszę to mieć. I to jest też rzeczywiście bardzo wydajny cień, przez to, że on jest wypiekany, no i jest też takimi po prostu iskierkami. No i też nie ukrywam, że ten jego neutralny odcień na pewno wpłynął na jego sukces, bo jest to cień, który nie jest srebrny tak naprawdę, on nie jest też złoty, on jest właśnie taki idealny, że pasuje zarówno do ciepłych, jak i chłodnych makijaży. Tak wygląda skończony makijaż oczu, właśnie wykonany przy pomocy tych paletek z Nataszki. Trochę się jeszcze tam pobawiłam tymi cieniami, trochę mnie poniosło. Na wewnętrznym kąciku tak pięknie błyszczy różowy cień z tej paletki. On też jest taki multikolorowy, wielowymiarowy. On się błyszczy nie tylko na różowo, ale też na inne kolory. I on też w swoim wykończeniu i wyglądzie na skórze przypomina takie iskierki. Coś podobnego do Moonstone, ale przyznacie, że Moonstone na powiece zawsze robi efekt.
Zostały mi jeszcze dwie polecajki. Jedna z nich to mgiełka do twarzy i na pewno nie będzie zaskoczeniem, że polecę Wam mgiełkę z Rare Beauty. Chyba nigdy nie mówiłam o niej tak w osobnym filmie. Gdzieś tam się zawsze przewijała jako tło, jako ostatni efekt, jako ostatni element, ale nigdy o niej nie mówiłam jakoś zbyt wiele, tak mam wrażenie. To jest mgiełka dwufazowa. Ona ma jakby tę część płynną i część tłustą. Trochę wygląda jak płyn dwufazowy. I myślę, że o tym warto wspomnieć, bo kilkukrotnie miałam takie wiadomości, jak właśnie gdzieś tam napomknęłam w filmie o tej mgiełce i ją kupiliście, że czy twoja też jest taka rozwarstwiona? Tak, ona taka jest. Trzeba nią wstrząsnąć i dopiero w takim wstrząśniętym stanie spsikujemy nią twarz. To, jaki ona daje efekt świeżości, miękkiej skóry, naturalnej cery, nieważne ile kosmetyków macie na twarzy, to jest coś niesamowitego. Dodatkowo ten spryskiwacz, ten atomizer tutaj jest po prostu cudowny. To jest prawdziwa mgiełka. Macie wrażenie, jakbyście dosłownie weszli w mgłę i nie dostajecie takimi dużymi kroplami po twarzy. Nie macie, nie wiem, jakiegoś naplutego miejsca, tylko jest taka woalka odświeżenia nałożona. Ja lubię jej używać na dwa sposoby. Po pierwsze, normalnie spsikując twarz z wyłączeniem oczu i czoła. No bo mówię, ona daje efekt świeżości. W takiej mokrej, jakby nieprzypudrowanej cery, pomimo iż jest przypudrowana i jest utrwalona. No a tego rozświetlenia na czole nie chcę, także na czoło jej nie psikam, ale to jest jeden sposób, a drugi sposób już na pewno znacie, czyli psikam nią gąbkę i tą gąbeczką potem tylko przykładam na okolice pod oczami. Jak nie chcę, wiecie, gdzieś tam świeżości na całej twarzy, ale na przykład, nie wiem, testuję nowy korektor, albo nałożyłam za dużo pudru, albo danego dnia moja skóra pod oczami jest jakaś przesuszona, to właśnie ta mgiełka tak nałożona punktowo sprawia, że skóra wygląda na 10 lat młodszą. Także to jest młodość w butelce. Ja ją dzisiaj nałożę w taki standardowy sposób, czyli po prostu psikając na twarz. I taki odmłodzony, odświeżony efekt. No uwielbiam tę mgiełkę. I o ile większość mgiełek jest do siebie w jakiś sposób podobnych, to dla tej mgiełki nie znalazłam jeszcze żadnego odpowiednika. Ani taniego, ani drugiego. Wiecie, nawet żeby na rynku było cokolwiek podobnego, co da zarówno świeży efekt, ale też nawilżenie cerze, bo często właśnie też było tak, że jak testowałam jakiś nowy podkład i on był troszkę może za agresywny dla mojej cery, to przy użyciu tej mgiełki od razu jest taki zastrzyk nawilżenia. Daje taki efekt, jakbyście podstępnie pod podkład dołożyli jeszcze trochę kremu. Także ogromna polecajka. A ostatnia rzecz na dziś to jest, jak na pewno dobrze zauważyliście, usta. I tutaj mam konturówkę, do której w dalszym ciągu, tak samo zresztą jak z tą mgiełką, nie jestem w stanie znaleźć zamiennika. Wiem, że Pillow Talk, bo mowa tutaj o konturówce z Charlotte, ma swoich zamienników, ale za Pillow Talk jakoś specjalnie nigdy nie szalałam. Dla mnie to jest po prostu taki zwykły brudny różyk. A ten, czyli Iconic Nude, nie ma sobie równych. To jest tak twarzowy i uniwersalny nudziak. Aha, i jedna wskazówka ode mnie. To jest konturówka zastygająca. Co oznacza, że zastyga zarówno na skórze, jak i w opakowaniu, jeżeli nie nałożycie dosyć dokładnie tej skówki. I ja też popełniłam jeden błąd, to kiedyś Wam mówiłam na którymś vlogu chyba, że chciałam ją zabrać na wyjazd i nałożyłam taką skówkę z temperówką, która no wiadomo nie jest szczelna. No i ta Iconic Nude mi wyschła. Ona mi zaschła, wiecie, sama cała w sobie zaschła, nie? Także nie popełniajcie mojego błędu, należy ją przechowywać w tej oryginalnej skówce. A my przejdźmy do aplikacji. To jest konturówka zastygająca, co oznacza, że mamy ograniczony czas, w którym możemy ją nałożyć. I ja robię tak, że nakładam ją na obrys górnej wargi, następnie wszystko w dół rozblendowuję palcem i dopiero wtedy przechodzę do malowania dolnej wargi, żeby móc potem osiągnąć efekt takiego rozmazania, ombre, na który mogę nałożyć jeszcze jakiś błyszczek, ale nie muszę, bo już sama ta konturówka będzie wyglądała ładnie. Dobrze jest wyznawać przy niej zasadę blend as you go, czyli jak już umiejscowienie się Wam podoba, to od razu wykorzystajcie ten moment, żeby rozblendować krawędź, która ma być miękka. A też przez to, że jest zastygająca, to zostanie z Wami na cały dzień. Ona ma bardzo specyficzny odcień, bo on jest dość chłodny i w sumie dość ciemny.
I na jaśniejszych karnacjach może być takim dość, nie wiem, jesiennym odcieniem, ale to jest też idealna konturówka do wszystkich za jasnych pomadek czy za jasnych błyszczyków, które Wam się przypadkiem zdarzyło kupić. Jeżeli macie nawet jakiś korektorowy odcień pomadki, który no nie jest w używaniu, no bo nie ma go jak użyć, to z tą konturówką będzie wyglądał obłędnie. A nawet jakbyśmy tylko tutaj nałożyli błyszczyk, to już to nam daje fajny look. Ja sobie na wierzch jeszcze nałożę pomadkę, to jest Hourglass w odcieniu When I Was. A po wklepaniu jej w usta makijaż mamy skończony. I jak się Wam podoba? A po szybkim dokręceniu włosów, które skutecznie przez cały film mi się prostowały, makijaż i cała stylizacja jest już gotowa. Jestem bardzo ciekawa, jak się Wam ten makijaż spodobał i też który element najbardziej wpadł Wam w oko. No i pytanie, który dzisiejszy kosmetyk wpadł na Waszą chciej listę? Bo wiecie, wysłanie tego filmu swojej drugiej połówce z takim delikatnym zaznaczeniem numer 1 albo numer 10 też na pewno nie przejdzie niezauważone. Oczywiście jak zawsze w opisie zostawię Wam pełną listę kosmetyków, o których dzisiaj mówiłam, wraz z linkami, pod którymi możecie je znaleźć. I tam też będą szczegóły mojej stylizacji, czyli paznokci, bluzki, biżuterii, wszystko tam zawsze w opisie jest wypisane. Znacie to uczucie, jak zrobicie sobie makijaż samymi ulubionymi kosmetykami, jaka to jest satysfakcja i przyjemność? No to właśnie ja to w tym momencie czuję i też myślę, że jak się skusicie na którykolwiek z tych kosmetyków, to też aplikacja i codzienne malowanie będzie tylko należało do przyjemności. I wiecie, ja uwielbiam tanioszki, niezaprzeczalnie, ale wiem też, że są pewne kategorie albo pewne kosmetyki, które są zdecydowanie warte swojej ceny i właśnie te dzisiaj zaprezentowane do tej kategorii należą. Jeśli się Wam ten filmik spodobał i miło spędziliście ze mną czas, proszę Was o zostawienie kciuka do góry i przypominam o możliwości subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Dwa filmiki tygodniowo zawsze się pojawiają, zawsze w środę i zawsze w sobotę. Na przykład ostatnio pojawiły się takie dwa filmy. Sprawdźcie, czy wszystko już widzieliście. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!